27 powołanych, w tym 5 absolutnych debiutantów, jest kilka postaci z kadry Adama Nawałki, tych podstawowych, których tutaj w tej kadrze nie ma. Roman Kołtoń teraz nam skomentuje te nazwiska, które powołał Jerzy Brzęczek na pierwsze spotkania. To z Włochami w Lidze Narodów i towarzyski mecz z Irlandią. Co ciebie zaskoczyło albo właśnie nie zaskoczyło w wyborach nowego selekcjonera? Ja bym powiedział tak, że Jerzy Brzęczek buduje w trudnych okolicznościach, bo nie ma jakby takiego rozbiegu, nie ma możliwości sprawdzenia czegoś w meczu towarzyskim, musi po prostu meczem o punkt, o stawkę. Liga Narodów to też są rozgrywki, w których no, wypadałoby się pokazać. Ja nie mówię, żeby awansować do turnieju finałowego, chociaż gdzieś tam marzyć zawsze można, natomiast warto zostać w tej dywizji A, czyli w tych 12 najlepszych zespołach, bo ma się atrakcyjnych rywali, prawda? Dzięki temu, że jesteśmy w tej dywizji A, trafiliśmy na Włochów i Portugalię. Mamy 4 mecze oficjalne i zaczynamy bez towarzyskiego meczu z Włochami w Bolonii, więc nadzwyczaj trudna sytuacja dla nowego selekcjonera. Ma na kim budować. To nie jest tak, że nie ma fundamentu, bo jest w bramce Fabiański, jest Glik w obronie, jest Krychowiak w pomocy, jest Lewandowski w ataku. I pytanie, jak dobrać piłkarzy do tych właśnie zawodników? Jest Zieliński, który no, już miał być rewelacją mundialu, ale chyba dojrzewa dopiero, żeby teraz brać na siebie odpowiedzialność, jeśli chodzi o reprezentację, taką pełną odpowiedzialność, żeby dzielić i rządzić na boisku. Czyli mamy na kim budować. Natomiast no, pytanie, kogo dostawić do tych piłkarzy? No już wiemy, kogo dostawił Jerzy Brzęczek. No więc czy twoim zdaniem to są dobre wybory? Wiemy. Po pierwsze, to są pierwsze koty za płoty. To są pierwsze powołania każdego selekcjonera. Pamiętamy, jak zaczynał Adam Nawałka, też powołał piłkarzy, których później już nigdy nie powołał. To jest troszeczkę tak, że on próbuje. Chce doświadczyć, on chce też pokazać pewnymi nazwiskami, że ma inne myślenie niż poprzedni selekcjoner, prawda? W wielu aspektach się może zgadzać z wieloma personaliami, ale chce też pokazać innych piłkarzy. Tak jak swoich podopiecznych z Wisły Płock, bo pokazuje Szymańskim, bardzo ciekawy defensywny pomocnik, Dźwigała, bardzo ciekawy środkowy obrońca, pokazuje z polskiej ligi Pietrzakiem z Wisły Kraków. No jest to powołanie, którego się nikt nie spodziewał. Pokazuje Recą, którego prowadził w Wiśle Płock, a który poszedł do Atalanty Bergamo. Chce pokazać świeżość, prawda? No, Piątek to jest ewidentnie. No, chłopak, który strzelił kilkanaście bramek w Genui w tych letnich sparingach, 4 w Pucharze Włoch w jednym spotkaniu, gol też w debiucie w Serie A. No, to jest naturalny dzisiaj już partner, można powiedzieć, Roberta Lewandowskiego, chociaż jest konkurencja, bo przecież Arek Milik też bramki strzela i też gra w Napoli. Jest ciekawa kadra. Kadra, która nie jest ostateczna, bo ona się będzie zmieniać na październik, na listopad. I kadra, która ma kilka problemów. Pewnie chcemy o tych problemach, tak? No, posłuchajmy. Pierwszy problem, i to jest zasadniczy problem, bardzo poważny problem, to jest brak partnera dla Kamila Glika, bo można powiedzieć, naturalnym partnerem jest Jan Bednarek, ten, który grał na mundialu, tak, strzelił bramkę, grał z Japonią, ale nie gra w klubie. Szuka mu się klubu, żeby grał. On w Southampton nie gra. Następna sprawa, Marcin Kamiński, on miał za Glika jechać na mundial, ale on też dopiero zmienił klub ze Stuttgartu, poszedł do Düsseldorfu, nie zagrał żadnego meczu oficjalnego. Taki piłkarz będzie musiał zagrać w pierwszym składzie, czyli to jest jeden problem. Następne problemy to jest linia pomocy. Pytanie, jak ją zestawić, czy w oparciu o skrzydłowych. Ja kiedyś uknąłem takie powiedzenie, Polska skrzydłowymi stoi, ale aktualnie nie bardzo stoi, tak? Grosicki niepowołany. To mnie trochę razi w tym wszystkim. Jakbym miał też się do tego odnieść. Jest Błaszczykowski, nie ma Grosickiego. Obaj nie grają w swoich klubach. Ja wiem, że Grosicki zmienia klub, ale pewnie Błaszczykowski też chciałby zmienić klub, bo pewnie w Wolfsburgu będzie miał bardzo trudno, jeśli chodzi o granie. Ich sytuacja jest podobna. Jeśli zaprasza się piłkarzy nie grających w klubach, a jest takich piłkarzy więcej, Bednarek, Kamiński, no Grosicki niezaproszony, a ci są zaproszeni. Błaszczykowski, który zagrał tylko minuty w oficjalnym meczu w Pucharze Niemiec, w Bundeslidze nie wystąpił, no jest to znowuż problem, bo ta kadra powinna też opierać się na piłkarzach grających w klubach. To musi być założenie. W październiku to już nie ma przebacz, bo teraz to jeszcze sezon startuje, jeszcze szukają swoich miejsc, powiedzmy. Natomiast w październiku nie powinno być przebacz. Kto nie gra w klubie, nie jest zaproszony na zgrupowanie kadry. Co więc w tej kadrze robi Jakub Błaszczykowski? Znaczy, Jakub Błaszczykowski ma takie doświadczenie, taką moc, którą wielokrotnie pokazywał, że ja bym go też nie skreślał. Ja bym zaprosił i Błaszczykowskiego, i Grosickiego i powiedział, panowie,
do następnych meczów, do październikowych meczów z Portugalią i Włochami musicie uporządkować swoją sytuację w klubie. To jest troszeczkę dysonans, że jest Błaszczykowski, a nie ma Krosickiego. Błaszczykowski to jest osobowość, prawda? On zagrał wszystkie mecze w eliminacjach, stawiał na niego Nawałka. No to nie jest piłkarz, on nie chce zrezygnować z gry z kadry, ma do tego prawo i jeśli jest w formie, to nie gra po wsze czasy do następnego mundialu. Natomiast mówię, no musi budować sytuacja w klubie piłkarzy w kontekście reprezentacji.